Dobra. Pa, pa, para, pa, pa, pa. Lecimy, to lecimy, no. Aha, okej. Okay. Widzę, że pan poleciał, dosłownie. Mogę moda poprosić o tego rozliczenie beta? Na Lorda Harta nie chcę gryć za bardzo, co? Na moje zwycięstwo, oczywiście. Dobra, cyk. Opa, nie mogę, ale ty nie masz. Jedynki, nie, nie będę grał na Lorda Harta, no way. No moda? Slash predykcja, widzu? Wybierz wynik. A nie, ktoś, ktoś dał mojego wina i teraz robi nowego beta. Ślicznie dziękuję, oho, Kilgor na mutare. Oho. O, Kilgor na mutare, i co teraz? Mana jest tam wyżej. Oj, nie zdążę podnieść. Pół biedy. W sensie tak muszę podnieść jedno i drugie, więc... Tam na dole mam jeszcze scrolla, bardzo źle. W sensie podziemia nie są fajne. Not cool, man. A on gra mutare. A pa, rysuje tą mutarę. O, zobacz. Nie chcę grać na Kilgora, łobuz. Mhm. No, chyba becik ruszył. Dziękuję za zrobienie becika. Nie wiem, co pan Gizior? Teraz operuje tutaj? Jenowa na kasmetrę. Co to jest? Krasie, huch. Średnio. I podziemia również średnie. Wyjście na anioły. Fortress Site, Fortress Tower, Necromid. No ciężko, ciężko. Nie podoba mi się to już. No lecz jest better. Dobra, podnosimy to, lecimy do góry. Elfy wiadomo, trzeba kupić. Ja jeszcze Goldmine nie przejąłem, to już w ogóle, ale beznadziejne podziemia to są. Bardzo beznadziejne. Jedne chyba z gorszych, jakie miałem od X czasu. No jest bardzo źle. Bardzo źle. Pierwsza gra oddała, ale druga już widzę, że nie chce. Możesz dwa razy dać jedynki? Nie, raz. No kupię te krasie już. Patrz, jest 1-1-4. Jest 1-1-4. Nie dobrze, jest 1-1-4, a ja dopiero na Goldmine wylądowałem. Taka prawda. No potrzebuję tego. Tego potrzebowałem, to też. Dobra, cyk. Jeżeli dam radę wejść na studnię i z tą studnią śmignąć, DDK nie dam rady. Ja cię kręcę. Worst podziemia ever. Zaraz ci po kolei, czy kolejność losowa? No, kolejności dodania. Ty, czy ja mam dwa razy wyjść na anioły i jedno na wiwerny? No na wiwerny jeszcze wyjdę, na anioły niekoniecznie. 1-1-6 z podziemi wychodzę, no. 1-1-6 wychodzę z podziemi, ale tylko dlatego, że patrz, tu miałem dwa scrolle, musiałem podnieść. Tu miałem 20 many, więc musiałem tu pójść. Tu miałem scrolla, musiałem pójść. Musiałem całe podziemia obiec. I to wszystko poza drogą, by the way. Wszystko poza drogą. Gol Olinka jakiegoś z puszkami? W sumie ja nie mogę zagrać typowego Olina rampowego, bo nie mam wisdomki, nie mam speli. Zazwyczaj rampart wychodzi na elfach plus puszki. Plus puszka z te 3 spelami, a my tego nie mamy, więc... Średnio. Mówię, najgorsze podziemia ever dostałem. Niby matchup mam delikatnie lepszy. Ty, chyba że Gold Dragony w takiej sytuacji, ale nie wiem, czy mi mapa pod Gold Dragony będzie pasować. Pieski. Mogę jednego psa, żeby się przyspieszyć. Kurde, ja tutaj nie dostaję tego. Nie dostaję tutaj Vortexu, mój Vortex jest tam. A nie, przecież nie mam Vortexu, bo jest Kofi Necro, co ja gadam. To poprzednia para. No nie wiem, nie wiem.
Go kebab jark, no właśnie dostaliśmy Kundelsona. No bardzo mi się to nie podoba, bo chłop na bank będzie grał Nyxy. Pretty sure. Znaczy ja wolałbym nawet, żeby on grał tempo, niż żeby grał Nyxy. Tak szczerze. A tutaj mam dwa paskudne breaki. Trzy w sumie. Bo w momencie, w którym miałam magii, to też jest paskudny break. Chwilą grałem o random Fiona versus Gem. Chłop dał plusa na Gem, myślę o co tu biega, a tu czarny smok z kebaba. A widzisz. Na szczęście dla starego jest pies. No przynajmniej deszko więcej speeda dał. Na razie. Dobra, Kero, dzięki za falunka. Ty Armek, co, o co chodzi z tym? Z tym Manhattanem? Nie wiem, czy widziałem odpowiedź. Mówił, że Kijowo jest. W którą stronę? Czy ja daję w prawo, czy daję do góry? Do góry, nie? Okej. Oj, 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 nie widzi mi się ta gra, nie widzi mi się ta gra. Nie widzi mi się ta gra. Zróbmy to na razie. To zrobić będzie ciężko, szczerze. Jeszcze zawsze powtarzam, ten zamek żre dosłownie tonę drewna, my tego drewna nie mamy. I wydaje mi się, że jak już zacznę, to ta gra pójdzie tutaj, nie? Ale... To jest 25. Tu mam jakieś drewno. A czekaj, bo mam jeszcze tak w sumie do zrobienia. No dobra, no mówię, jak już zaczniemy, to pójdzie, nie? Dobra, machnę sobie apelfy w next. Apelfy w next zrobimy może te gorgony? Możliwe. Smoków nie robimy. Chyba rezygnuję z tego pomysłu. Wydaje mi się, że trzeba zrezygnować. Siema, Javier. Robimy apelfa, robię te byki, dd do góry, idziemy do góry. A jeżeli by się zbierało teraz siano, drewno jakieś po drodze, czyli mógłbym, no nie, średnio. Jak gorgony zrobią to muchi, będzie elf robił papa. Nie wiem, no mam jak się zostawić, krasnale plus centaury, so jest okej. Tylko stąd nie mam za bardzo co zrobić, więc chyba będzie po prostu trzeba, tak jak mówię, zrobić to z buta, zrobić tu DD, zebrać tą klatę, żeby potem zrobić, powiedzmy, nie wiem, to plus to może. Może tak. Siema Gundzik, elu. Przydałby się jakiś relik na biomie, żeby ta gra miała jakiś tam, bym powiedział, większy sens. Jeszcze tak powiem, prawo istnienia. Aktualnie nie istniejemy w tej grze. Dobra, cyk. Tam jeszcze jest jakiś strażnik, tylko jak zrobię DD na tego... Na tą puszkę, tam co się teraz pokazała, to mnie cofnie w podziemia, czego nie chcę. Już nie chcę tam wracać. Siedziałem tam wystarczająco długo w tej grze. I ten teren taki kurczę pół na pół, bo... Tak co, ale jestem trochę poblokowany. Niby dobry, ale te centaury nie mogą wychodzić koksić. No ten kamień tak... O, tego jednego heksa za dużo zajmuje. Dobra, ale zrobione, ziemia jest. A, o, jest Pegas, pięknie. Dobra, to zbieramy tą klatę do many jeszcze. Piema damka, witam. Bierzemy tą klatę, zobaczymy, czy coś tu jest, nic nie ma. Dobra, to teraz tak. Mamy już trochę więcej. Czy mógłbym odpalić flya, zrobić na przykład to, żeby zrobić to? Albo najpierw zrobić tych i dalej polecieć. To sobie zabiorę. Te krasnale, nie wiem co z tymi krasnalami robić. Na razie zostawię również. Mag, ziemia i slow na wszystko. Jak tu slowka nie ma, DJ-u śmierci. Dobra, robimy to. O, i tam jest puszka. Ale podleciał.
No coś ty mi widzu za strzelaninę dał w tym eserze, powiedz mi. Strzelają tam jak źli. Jak do kaczek. Dobra, that's nice. Uch. Dobra, puszki oddają fest za to w tej grze. It's so fucking deep. Nie no, tu puszki oddają jak złe. Ginga Chady? Ty co jest? Myszka mi się przez chwilę zamroziła. Dobra, jazda. Action. Sej Martin, dziękuję za 16 miesięcy subskrypcji. Witam serdecznie. Dobra. Tej, dwójkę Olkę już tutaj bym miał. Dobra, ładnie poszło. Jasny gwizdek, jakby miał łatwy break, to my na... Okej, to możemy... Możemy w tej grze zaistnieć, no. 1700. 1500 expa, ale ja tutaj nie dostanę 1000 expa, nie? Nie dostanę. Wątpię. Tysiaka dostaję. No to by mi pasowało teraz taką dwójkę Olkę złapać. A mówiłem, że nie dostanę. 500 expa. 500 expa ewentualnie z tych szkieletów. No niby niekoniecznie. Dobra, można próbować. Dobra, jest 500. Ty, tu mam jeszcze jakieś puszki. Uch. Dobra, łapiemy to. Łapiemy to. Ty, tutaj się trzy smoki też pokazały, ale musimy z tego zrezygnować, nie? Tak, musimy z tego zrezygnować. Jeszcze jakby mi powietrze dali, to już będzie pięknie. 7 tych elfów. Wydaje mi się, że tutaj nic nie wyczaruje, może być tylko gorzej ewentualnie. Kolejne Pegazy. Uff. O ja pierdziele, nie mam drewna. Nie mam drewna. O, come on. Kurczę, nie mam drewna. Dwa drewna mi brakuje. Teraz zobaczyłem, że nie mamy dwa drewna. Jajaj. Brak dwa drewna. Ojajaj, niedobrze. Znaczy, mamy od cholery kamienia, ale poza tym... Poza tym to ten, lipa. Dobra, no Pegazy fajnie by było upnąć. Ten spot, no ten spot byłby spoko do wyczyszczenia również. Tam są diabły. Kurde, no mam tej armii, ale breaki są bardzo nie pod tą armię. W sensie anioł może być z archaniołem. Mamy Wiwerno, dolatuje w jedną turę tak naprawdę do Pegazów. Więc Giga Lipton. Będzie trzeba turę gnąć manę. Nie, no mógłbym ewentualnie potagować te smoki just in case. Ewentualnie pokazać oponentowi, że taguje te smoki. To może gdzieś tam się przestraszy, nie? Może się przestraszy. Smoczucha. Okej. A raczej nie dobiegnę, ale... Dobra, regniemy tu manę. Rogniemy manę i pójdziemy chyba tutaj przez te wiedźmy do góry. Tylko z drugiej strony po co mi ten zamek?
Po co mi ten zamek z drugiej strony? Chyba żebym upnął. Czekaj, to jakieś smocze części, smocze opowieści. Okej, okay, czyli on gra przyrost. Tak, pokazał mi, że gra Nyxy, gra węże. Czyli on by chciał zagrać late'a. To my nie chcemy mu dać late'a. Nie? To mógłbym zrobić tak, że będę szukał breaka z tej strony. Będziemy szukać breaka z tego strony. To zostawię, żeby tego nie zgubić po prostu. Po co gubić armię? Dobra, czyli tak, ciach. No ten ring do speeda może być dla mnie dobry na potencjalne breaki. Ciano można zawsze dobrać. Będzie trzeba drewno dobrać również. Kurde, drewna mi brakuje strasznie mocno. Dobra, ciach. Nie chcemy grać pod late, tylko set smoka i bitwę na burzaki. No, jestem za. Dobrze, że widz umyśli. Pilnuje gry. Owka. Wezmę tą owkę. Kolejne Pegazy. Dobra, czy ja wychodzę na czarnych rycerzy, czy ja wychodzę na unicorny? Ale tego nie będzie walczył na trawie, tutaj też nie wiadomo, czy nie, no tu może na trawie by było walczone, ale tu nie. Pytanie, czy mam z tym większy problem? Chyba nie. Wydaje mi się, że podejdziemy tutaj, DD tu, żebyśmy mogli zrobić tam portal na chatę. Ale drewna nie ma, drewna nie ma. Unicorny? Nie, wydaje się, że na czarnych rycerzy. Tak długo jak tam nie będzie abstaka, to mi wyjdzie na lepsze chyba to. Unicorn Resist, ale tak, tam nie będę pizgał spelami ich po łbie, nie? Czy najlepiej to się tobie gra? Kastelkiem, Puglot. Unicorn i blindy, jo. Mamy ringa do speeda, więc w teorii mam elf prio. Może coś tu się pokaże, Gold Dragon, to nie. A, bo ja mam jednego dedeka w ogóle, O ja pierdziela, ale tego jest dużo. Ten brak drewna mnie wykończy. Ten brak drewna mnie wykończy. Że ten jebany zamek tyle z tego żre. Dobra, zróbmy shielda. Mok leży. Jep. Kurde, jeszcze tego ten brak powietrza. Matko boska, wisdomkę dostawałem w kółko. Jezus Maria, że ten zamek wyciągnięty tak obrzydliwie. Dobra. Zróbmy tak, bierzemy to, weźmy manę, wezmę elfy, wezmę to. Pójdę kupić powietrze. Pójdę, kupię powietrze teraz. Się, bo dla mnie pójść tutaj bez sensu by było, bo jakbym poszedł kupić powietrze wtedy, to już musiałbym forsować breaka tutaj, nie? No to na aniołach i na wivernach, no wolałbym nie, już wolałem wyjść na te konie zdecydowanie. No tylko, że jest ciężko, jest ciężko. Czy ja mogę, jak zrobię tam portal tu, no zebrać drewno by trzeba było, zebrać drewno, przejąć zamek, kupić powietrze. No to powietrze się powinno dosyć szybko wyekspić. Już po simkach możesz już tego, czarnik nie krępuj się. Na razie się jeszcze wstydzę. No bo chłop gra przyrosty, węży, nyksów i wszystkiego. I możliwe, że będzie próbował to robić nawet na drugi tydzień. To znaczy nyksy na pewno, węży może niekoniecznie.
I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy ja nie chcę go solinować. Patrz, mam to, mam... O nie, jak dobrze pamiętam, to ostatnio to skipowałem, bo to bardziej było takie, no nie na stream, no nie na stream to było. Ej, ale najpierw muzykę daj. O nie. Dwa. No tutaj gdzieś buty były. Gdzie były buty smocze? A tu były buty smocze, okej. Okay. Witam starego, siema, witam. Musisz od nowa? Jak muszę od nowa, jak mi pokazuje, że to jest początek nuty na SR-ku. Aha. To nie wiem, coś dodał. Nie da się przewinąć na SR-ze nuty. To jest coś sknocił, no. To jest coś sknocił, widzu. Dobra, bierzemy to, bo tam na razie było bla 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 właśnie. To nie ja? No bo to ktoś inny sknocił. Dodał akantusa, ale nieumiejętnie. Ale lipa, że ja muszę kurwa takie... Nie powiem jakie warte turki robić jak teraz. Tragedia. Dobra, robimy markety. A Pegaza? A za co? A powiedz mi za co, widzu? No nie, no to u mnie tylko i wyłącznie smok wchodzi w grę. Tak mi się wydaje. Nie, no dwie części smoka są. Tu miałbym buty. Gdzie patrzy powietrze, jak oddychamy? No niestety nie będziemy oddychać. Zabrali nam tlen. Biorę to, robię markety, traduję jak najwięcej ile się da. Siadamy tu, w sumie jak już siądę tu, to na dobrą sprawę. Nie no, jakbym miał dwa dedeki, to mógłbym robić to i to, przejąć ten zamek. No jest trochę lipa, skoro on gra przyrost. Dla mnie. A tu są centaury, tu mogą być krasie, no to krasie jeszcze jakoś bym powiedział cenię sobie. Tu mogłyby być elfy, czy nie? Bardziej krasnal, ale może elfy? Co to za blok normalnych użytkowników Twitcha? O czym ty mówisz? A breaki bardzo paskudne w tej gierce. Bardzo, bardzo paskudne. I co teraz powietrze? Nie, powietrze, armorer, smok? Chyba, że będę miał dwa razy... A jakbym miał dwa razy tego, to też chyba nie, nie? Siema, co ty pilocie, siema, cracker. Tyrytytym, kresie. Dobra, trzeba zrobić te markety i potradować delikatnie. Przynajmniej na 4, żeby było. Dobra, i będziemy teraz hardkorowo tradować. Dobra, na razie musi być gildia. Ilość zamków taka sama, czyli chłop mi wyszedł, huch. No ja niby mogę ten zamek przejąć. Średnio to widzę ogólnie. No na razie widzę to średnio. Skoro chłop mi wyszedł, tak gra przyrosty, to w skrócie mamy przejebane. Jak zagrasz smoka, to wryj. No ja będę na to chyba gotowy. Będę na to przygotowany, żeby przyjąć liścia. Chyba jo. Czy smok to ostateczność? W tej grze tak, bo mówię, mamy bardzo późno powietrze. Nie mam armii, z Mido raczej też armii za bardzo, no nie chcę, bo to jest nekro. Ewentualnie wtedy już liczę musiałbym brać.
Kurczę, jakbym dostał powietrze jak człowiek tu albo tu, to by była bardzo gra fajna. Bardzo fajna była giera, a tak to no niestety jest jak jest. No i przez to, że mi tutaj zabrakło drewna, co nie mogłem rygnąć many. Takie dwie rzeczy. Czyli rozwój, że muszę w 1-3-3 kupić powietrze. Tragedia totalna. I... No i brak tego drewna. Ja, Dżemur. Jak nie wyszedł, skoro ma tyle co ty zamków, a ty już po breaku? Przecież powiedziałem, że wyszedł. Sobie cofnij woda i posłuchaj uważnie, widzu. Albo umyj uszy. Powiedziałem, że oponent wyszedł i gra przyrosty, więc mamy przerąbane. Kiema, Lajcior. A ty grałeś w Settlersy 2, bo wczoraj badłeś się z Bładzi i powiedział, że nie. Chyba nie, nie jestem pewny. Settlers 2? Chyba nie, czekaj, sprawdzę. Często mówię, że czegoś nie robiłem, nie grałem, a się okazało, że coś robiłem, tylko nie kojarzy tytuł albo coś. I nie, nie grałem. Dobra, cyk. Czy zamierza pan coś wygrać w tym tygodniu? Przed chwilą wygrałem na Dulfiego Boya, widzu. Fun fact, czy wiesz, że jest opcja kupienia powietrza wcześniej niż 1-3-2? Fun fact, wiesz, że gram rampartem i nie miałem drewna, że nawet nie rygnąłem tutaj many? Też taki fun fact. Że rampart pierdziela drewno kilogramami. Nie rygnąłem many tutaj raz przez to. Zbierałeś? Panie, ja jedną turę chyba w 1-2-1 poświęciłem, żeby tutaj zebrać dwie kubki drewna, nie? Dodatkowe. Nawet jedną turę na to poświęciłem. No wydaje mi się, że przejmiemy ten zamek tu po prostu i będziemy, nie wiem, obserwować, jak to wyjdzie. No niby kapeczek tutaj jest. W najgorszym przypadku. Yo, dziaduś, a Krystian. Mam termity w zamku i dlatego nie ma drewna. O tak. To może być powód, widzu. Ja będę potrzebował bardzo łatwych walk, które dadzą po prostu mnóstwo expa, a tutaj takich nie mam z tej strony, widzę. No nie wiem, jakbym miał to zagrać, no. Witam przystojniaka, witam Julię. Siemano, całe ryjączki, dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór. Siema, dziennikarz. Pom. Pani Gazetkowa, witam, jak dzionek. Mogę się pochwalić prawie skończoną inżynierką? O kurde, pani Gazetkowa. To co tam brakuje, że prawie? A dzionek u mnie całkiem. Całkiem gituba, to jak tam? Ja taki kurde, tak grzyby miałem rozczochraną, nic nie mówi. Dobra, siła Piotrek, Julu. Ej, stary rowerze, siła pani Szmonie, co tam słychać? Brakuje z danego semestru. No wstęp, streszenie, spis listingów, obrazów, a jakoś leci. To chyba to tak chyba nie prawie, czy prawie. Tak troszeczkę chyba tam jednak brakuje deczko, no. Pom. Siema wszystkim, siema. Witam. Dobra, tą grę raczej będziemy ładowani od tylca, nie? Pytanie, kiedy to ja będę ładował Dulfiego. No i trzech przedmiotów w semestrze letnim. No to powolutku. Panie Gruchamer, co u pana słychać jak zdrówko? Włosy dalej się sypią? Nic się nie sypie. Nic się nie sypie. Dobry cyk. Dobra. Dobra, ja mam dwa zamki. Dobra, i 5000 expa i będzie powietrze, widzu. I zaraz będę mógł oddychać.
Więc okej, okay. Worek, yo, yo, siła worek, dzięki za 80 subika. Oj, zły człowieku, panie Szmonie. Dobrze, że pan daleko będzie, że tak powiem, w tej liście. Daleko. Dobra. Dobra, 5k golda. 5k expa, przepraszam. Co to jest jakaś tego? Gamerska nuta. Co to jest? Co to kurwa jest? Chłop napierdziela o graniu eko, jakieś głupoty. Gówno tak zwane? Aha. O! Ty! Wygraliśmy! Super! Oho. No i pięknie. What's up? Uf. Ty, check my 131 army. Obstawiam I lost 12 snakes na morale. Uchuj. Czekaj, 131. Oj, nie to. Nie, ta nuta, nie wiem, jakaś taka, nie wiem, tak jak jeszcze początek gdzieś tam może. Tak, potem to kurwa gówno straszne widzę, że jej zapodał w tym eserku. No muszę ci przyznać. Że nie najlepiej, żeś wleciał. Holy shit! Ashers! Czekaj. Dobra, cyk. No i co? I... Kapeka miał na biomie. I to poza topą. Nie, w topie. Ty, on zrobił double build węża w drugim tygodniu. Oh my god, double build, double snake. 1, 2, 7, ty. Yeah. Ja mówiłem, że zrobił pewnie double nixa, ale nie, że double węża. And I lost all of them. Klops morale 4 times. Breaking god klops. Ty! Ty, ale na dole też były cycki? Nie, coś... Dulfi, coś tu cygani. Coś tu kantuje. Ja się rażę, siano. Ty, ale wychodziłeś na psychole. It was for a goose, Pepek, and then topka. Poczekaj. Dobra. You Pepek. Wychodził tu. Ty to żeś robił? Ty żeś to robił? Ty poważny? Uch. Ja bym tego nie robił. Głupota.